Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiejszym gościem specjalnym odcinka jest Chloe. Ostatnio był Jamie, także zawsze ktoś. Natomiast w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nasz nowo wybudowany dom w Australii. Tak jak już Wam obiecywałam ostatnio, w końcu dobrnęłam do tego odcinka, żeby Wam pokazać ten dom i żeby Wam poopowiadać troszkę o procesie budowy domu w Australii, o tym, jak właśnie budowa naszego domu wyglądała, o tym, jakie są standardy i też od jakich odbiegliśmy, a za jakimi poszliśmy. No i wiecie, takie ogólnie ciekawostki, rzeczy, które nas pozytywnie i też negatywnie zaskoczyły. Także jak kogoś interesuje ta tematyka, zapraszam. Jak mnie regularnie tutaj obserwujecie, czy też na moim Instagramie, to pewnie wiecie, że w tym nowym domu mieszkamy już od około miesiąca. I jeszcze paru rzeczy nam brakuje, paru mebli i jeszcze też na zewnątrz musimy dość sporo zrobić, ale o tym Wam opowiem w trakcie tego filmiku. Natomiast chciałam tu tylko zaznaczyć, że w tym odcinku pokażę Wam materiał nie tylko z tego, jak teraz ten dom wygląda, ale jak wyglądał, jak go otrzymaliśmy. Dlatego, że co ciekawe, tutaj się buduje pod klucz, czyli muszą pewne rzeczy być wykończone. Cały dom praktycznie musi być zrobiony, wykończony. Oprócz pewnych rzeczy. My właśnie w połowie umeblowany, można powiedzieć, go otrzymaliśmy, bo praktycznie cała kuchnia była zrobiona, włącznie z meblami kuchennymi, półkami, szafkami, piekarnikiem, piecem, zmywarką i zlewem. Jedynie to nie było lodówki. Także wszystko inne było. Jeżeli chodzi o łazienki, to też w pełni muszą być wykończone, czyli toalety, lustra, wanna, prysznice i umywalki. Także to wszystko musiało być, włącznie z takimi mebelkami łazienkowymi, szafkami, półkami. Cała reszta ogólnie też musiała być wykończona, włącznie z oknami, z kafelkami i tak dalej. Także jedyne co, to wnosicie potem swoje meble, takie przenośne, no i to wszystko. No ale dobra, to by było tak w ramach wstępu, natomiast teraz Was już konkretnie zabiorę na krótki spacerek tutaj pod górkę do nas, żebyście widzieli, jak tu okolica wygląda i te działki wokół nas i poopowiadam Wam o tym, jak wyglądały właśnie początki budowy, no bo tam dość trudno było. Celowo Was tutaj chciałam wziąć na ten spacerek po okolicy najbliższej, żeby Wam pokazać, dlaczego tak naprawdę wybraliśmy tą działkę, bo mimo tego, jak już Wam wcześniej wspominałam we wcześniejszych filmikach, że te działki tutaj akurat do najdroższych nie należą, mimo tego, że jest naprawdę bardzo blisko oceanu, plaży, rzut beretem, 5 minut spacerkiem. Widoki też są z większości działek właśnie na ocean, palmy. Jest tutaj, tak jak widzicie, bardzo tropikalnie, wakacyjnie, mnóstwo egzotycznej roślinności. Natomiast pod budowę te działki są bardzo trudne. Tak jak widzicie, większość tych działek, szczególnie właśnie po tej stronie, po której my mamy dom i nasi sąsiedzi jedyni, są nierówne i strome. I dlatego bardzo mało firm budowlanych w ogóle chciało się za to zabrać. I tak naprawdę nawet nie chcieli nam podać mniej więcej kwoty przed kupnem tej działki, bo my też się baliśmy, że kupimy działkę, zapłacimy za nią, a potem z nią zostaniemy, okaże się, że nie da się na niej wybudować albo wybudowanie domu będzie kosztowało miliony. A przecież nie o to chodzi. Chcieliśmy po prostu na naszą kieszeń móc sobie coś tutaj wybudować, jeżeli jest to możliwe. No i tak chodziliśmy od jednej firmy budowlanej do drugiej, do trzeciej, do czwartej. Podawaliśmy im mniej więcej zakres, w jakim chcemy się obracać, jeżeli chodzi o pieniądze. Pokazaliśmy im mniej więcej domy, jakie nam się podobają i powiedzieliśmy, na jakim terenie chcemy wybudować, czyli tutaj. No i oni nam dawali takie kwoty, albo mega zawyżone, albo taki zakres, że nie wiadomo było, czy myśleć o tej dolnej granicy górnej, czy gdzieś pośrodku. Natomiast na tą pośrodkową nawet nie było nas stać.
I też wiecie, tak niechętnie do tego ogólnie podchodziły te firmy budowlane, nie chciały się skupić na takiej porządniejszej wycenie. Od razu mówili, że budowanie na takiej górce, na takim dziwnym terenie, to może za sobą ciągnąć dodatkowe koszty, które się okażą w trakcie procesu budowy, które oni mają prawo nam narzucić i to może być w ramach 30%. W ogóle taka śmieszna rzecz, to tutaj na przykład jak idziecie i się pytacie o mniej więcej koszty budowy domu, mniej więcej w jakimś miejscu, oni na przykład pierwsze pytanie, które Wam zadają, to to, jaki jest Wasz budżet. A skąd macie wiedzieć? No nie chcecie też przepłacić, wiecie, więc nie chcecie im powiedzieć zbyt wysokiego budżetu, jaki macie, żeby oni się tego nie trzymali za bardzo, żeby sobie nie pozawyżali cen, ale nie chcecie też zbyt niskiego podać, żeby nie zostać potraktowani w taki sposób niepoważny. Także my nie wiedzieliśmy też, co im powiedzieć. Nie chcieliśmy też zbyt dużego kredytu brać, także trochę nam się to nie podobało. Ten cały proces trwał bardzo długo i był bardzo taki żmudny. Poza tym wiecie, jak to oni w biznesie budowlanym jeszcze zawsze mówią, no to zależy od tego, co wybierzecie, to są ceny różne, a my po prostu chcieliśmy wiedzieć, czy ogólnie nawet na najtańszy dom na tej konkretnej działce, w takich konkretnych warunkach nas stać. No i nie umieliśmy się dowiedzieć przed kupnem działki. W końcu natrafiliśmy na firmę, z którą tak naprawdę rozpoczęliśmy i skończyliśmy budowę tego domu, która potraktowała nas na serio i facet powiedział mniej więcej, ile budowa danego domu na takiej działce by kosztowała, ale powiedział, jak nie chcecie kupować kota w worku, ryzykować z tą działką, musimy zrobić, ja teraz nie pamiętam, jak to się profesjonalnie nazywa, ale po prostu badanie gruntu, żeby zobaczyć, na jakie skały się tam natkniemy podczas budowy, co tam w ogóle pod tą ziemią się znajduje, żeby mniej więcej wiedzieć, jakie dodatkowe koszty będziemy ponosili za budowę na tym terenie. Tutaj się na chwilkę zatrzymam, żeby Wam właśnie pokazać, jak blisko jest sąsiad. Tutaj to jest naprawdę standard w Australii. Nie wiem, czy tak powoli już też zaczyna być w Polsce, czy nie. Natomiast sąsiedzi są bardzo blisko siebie, dosłownie 2-3 kroki i macie płot sąsiada. Wynika to z tego, że no, działki są drogie, a małe. Więc tak naprawdę, żeby mieć jakiś konkretniejszy ogród, trzeba by było kupić dwie działki. No a to już wychodzi naprawdę tak dużo, że nikt się za to nie bierze. Kiedyś tutaj widzę z tego, co te starsze domy są, to działki też były olbrzymie, natomiast to, co się dzieje teraz, no to są minimalne działki, żeby dom dosłownie postawić i ogródka potem macie na 2-3 kroki i tyle. Natomiast no, przywykliśmy już do tego, bo to samo było przez całe 10-12 lat, jak tu mieszkamy w Australii, jak wynajmowaliśmy, to właśnie też działeczki były takie małe. To ta i tak jest większa niż te nasze wcześniejsze, więc będziemy mogli sobie tutaj jakiś ogródek zrobić. Jeszcze jedna rzecz przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, zobaczcie, płot. Sąsiad już sobie postawił płot. I to ten, wiecie, taki najbrzydszy, drewniany, australijski, standardowy, że tak powiem. Wszyscy na to idą. Nawet słuchajcie, jak ktoś ma taki jakiś lepszy dom, to praktycznie zawsze postawiony jest ten standardowy płot. Nie wiem, mi się to mega nie podoba. No ale cóż, już postawili, więc teraz jedyne, co możemy zrobić, to pomalować z naszej strony też na biało, tak jak oni ze swojej pomalowali. No i tyle. My mamy też płot zamówiony w miejscach, w których nie ma płotu z drugiej strony i w miejscach, w których mamy, nie wiem, czy zauważyliście, te takie płotki postawione, które zostały tymczasowo tam postawione przez tą firmę budowlaną, żeby inspekcję przejść, bo tam jest niebezpiecznie. W tych niektórych miejscach można spaść, natomiast my sobie tam swój płot biały, który już jest zamówiony i idzie, postawimy. Także to jeszcze będzie dokończone. Wiecie, tu jako standard buduje się domy z drewna. Generalnie jakieś tam części, wiadomo, wylewa się beton, natomiast ściany zazwyczaj stawia się z takich belek i daje się płyty kartonowo-gipsowe. Więc jak w jednym pokoju się ktoś odezwie, to to słychać w całym domu. No i nie jest taki dom stabilny aż tak. Natomiast my chcieliśmy po prostu solidne
ściany, wiecie, z takiej cegły, to się chyba pustaki nazywa i one były wylane potem betonem, podejrzewam, cementem, coś takiego. Natomiast właśnie firmy budowlane były zdziwione, bo mówiły, że to nie potrzeba, ludzie tak nie budują, po co to w ogóle, to dłużej będzie trwało, ale my się uparliśmy, żeby była po prostu lepsza jakość. Niektórzy tutaj pracownicy śmiali się z nas, że takiego domu, na który potrzeba było tyle betonu, to jeszcze nie widzieli. W sensie, że te ściany z betonu chcieliśmy i że wokół mamy te wzmocnienia z betonu i tak dalej. My się cieszymy, bo to jest przynajmniej solidne. Tak, tutaj jeszcze ciekawostkę Wam powiem. Najlepsze było, jak na początku nam mówił, że budowa domu będzie trwała około 6 do 9 miesięcy, maksimum rok. A potem się to tak przedłużało, bo wiecie, ludzie, pracownicy mu rezygnowali z pracy, mieli jakieś tam lepsze prace, inni znowu, wiecie, byli na kwarantannie przez COVID-a i w umowie były jakieś tam odnośniki, że w takim przypadku akurat rząd pozwala na przedłużenie się budowy, bo gdyby nie to, to tak naprawdę firma budowlana, jak nie zmieści się w tym czasie, w którym miała się zmieścić z budową, podobno musi płacić za każdy dzień zwłoki temu, komu buduje dom. No i tak z 6 do 9 miesięcy, czy też maksimum roku, zrobiło nam się 2,5 roku. Mimo tego, że dostaliśmy już dom, to wiecie, oni jeszcze pewnych rzeczy nie pokończyli, więc muszą wrócić i je podokańczać. Poza tym tutaj właśnie też ze względu na cięcie kosztów zrezygnowaliśmy z wykończenia przez firmę budowlaną podejścia przodu domu. Nie mamy ani betonu, ani niczego. Będziemy kładli takie płyty betonowe. Natomiast to jeszcze trwa, no nie ma tyle czasu na to i pieniędzy jeszcze, więc spokojnie, powolutku sobie to jeszcze dokończymy. I wracając jeszcze do tematu kosztów budowy, słuchajcie, u nas tutaj w Makaj za metr kwadratowy kasują o wiele, wiele więcej niż w wielkich miastach, typu Brisbane, nawet Gold Coast, jak sprawdzaliśmy. Natomiast no, działki są tańsze. W Gold Coast, Brisbane czy innych wielkich miastach, jakbyście chcieli działkę kupić tak blisko plaży, jak my tu mamy, jeszcze z widokiem na ocean, no to już w ogóle są takie kwoty, że my w tej kwocie zmieściliśmy się i z działką, i z budową domu, i jeszcze możemy sobie wykończenie w to wliczyć. Także tam działki już idą naprawdę za wielkie pieniądze. Niby te firmy budowlane nam mówiły, że dlatego się płaci więcej, jak się buduje w Makaj, bo wszystkie materiały budowlane muszą być przetransportowane z większych miast do Makaj. Stąd też te większe koszty. No ale słuchajcie, te koszty to były naprawdę, jak my sprawdzaliśmy, gdzieś dwukrotnie większe. Także no, nie wiem, czy to aż tyle ten transport kosztuje. Poza tym podejrzewam, że w tych dużych miastach też niektóre materiały transportują. Nie wierzę, że to tam wszystko jest na miejscu. Ciekawa też sprawa jest, że tutaj na przykład jak oni obliczają Wam koszty budowy domu, to liczą Wam za metr kwadratowy, obojętne czy liczą Wam za balkon, taras czy za pokój. Ciekawe, nie? Bo na przykład balkon nie wymaga ścian, natomiast liczą normalnie koszty za metr kwadratowy, także tak uogólniają, widzicie, gdzie mogą, to Was na kasę wezmą. Te pokoje w Australii ogólnie, wiadomo, przy tych małych działkach i potem, co za tym idzie, małych domach, są też małe. Mają dużo zazwyczaj, ale małych pokoi. I jeszcze dodatkowo w każdym pokoju jest szafa, która zajmuje bardzo dużo miejsca, bo jest właśnie wbudowana zazwyczaj na całą szerokość ściany całego pokoju. Także wiecie, z jednej strony jest to fajne, bo Australijczycy mogą sobie do tych swoich olbrzymich szaf, które mają w każdym pokoju, coś wsadzić, więc jest to super. Natomiast zabiera to naprawdę dużo przestrzeni z każdego pokoju i potem często jest tak, że dzieciaki mają pokój, w którym nie są w stanie nic zmieścić, oprócz łóżka i biurka. I to jest wszystko. I nie ma jakiejś przestrzeni do zabawy. Mega się cieszę, słuchajcie, że pokoik Jamie'ego jest ciut większy niż te standardowe, ale dzięki temu, że nie ma tej wbudowanej standardowej szafy w pokoju, ma dużo większą przestrzeń do zabawy. Bardzo mi zależało na tym, żeby miał gdzie rozłożyć te swoje graty, zabawki i się bawić. Najgorsze jest to, że zanim Wam podają totalną kwotę, wycenę domu, to każą Wam wybrać sobie kafel,
barki, okna, kolory, farb i tak dalej, wszystko do środka. Też te meble kuchenne, wszystko do łazienek, czyli to wszystko, co musi być wybudowane, musi być częścią budowy, żeby bank w ogóle dał Wam kredyt. I Wy wiecie, tak sobie wybieracie, 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 nie znacie różnicy w kosztach pomiędzy klamką do drzwi taką, a klamką inną. Wiadomo, że wybierzecie sobie ładniejsze, ładniejsze to zazwyczaj droższe. I oni jedynie mają to pogrupowane na trzy grupy, że jedna to jest ta podstawowa, druga to jest droższa, więc trzeba dopłacać i trzecia to jest najdroższa, ale różnicy w cenie Wam nie podadzą, więc Wy tak sobie wybieracie, wybieracie i potem się okazuje, że kwota totalna jest taka, która Was szokuje, no i potem też nie wiecie, czy na przykład Was ogólnie na ten dom nie stać, czy po prostu wystarczy pozmieniać te klamki, przełączniki, włączniki, kafle i tak dalej i wtedy nagle się okaże, że jest o wiele taniej. Także to nas też zdenerwowało, że po prostu trzeba było wszystko powybierać, a nie znało się kwoty. I jak pytaliśmy właśnie, no dobra, no to te włączniki nam się bardziej podobają niż tamte inne, ale jaka jest różnica w cenie? O, nie powinno być zbyt duża, ale konkretu się nie dowiedzieliśmy. Także no, nie było to zbyt ciekawe i było to bardzo żmudne. Poza tym po drodze zdecydowaliśmy się też swoje własne rzeczy wybrać na własną rękę, bo wkurzyliśmy się w momencie, kiedy naprawdę wybór kafelek nie był aż taki szeroki. Nic nam się nie podobało. Z jakimiś tam innymi rzeczami do łazienek też tak było. No mieliśmy wybierać wśród rzeczy, które nam się nie podobały. Więc w końcu powiedzieliśmy, czy my możemy sobie pójść do salonu łazienek, kafelek i powybierać własne. No i w końcu się zgodzili i powiedzieli, ok, no to ten salon prześle nam ceny. Także wiecie, wynika to z tego, że po prostu te firmy budowlane pewien procent marży mają i oni za każdą wybraną kafelkę, okna, klamki i tak dalej, oni procent kasują. I oni też nie chcą, żebyście Wy wiedzieli, jaki to jest procent, jaka to jest kwota, która do ich kieszeni idzie. Ale powyszukiwaliśmy sobie ładniejsze, lepszej jakości rzeczy niż były w ofercie tej firmy budowlanej, a jednak okazały się niedużo droższe. Ogólnie, słuchajcie, jakbym miała powiedzieć, to dobrze nam się dogadywało z tym właścicielem tej firmy budowlanej, z którą budowaliśmy dom. Jak na to, jakie były różnice kulturowe, nasze standardy w naszych głowach w kontraście z ich standardami, to rzeczywiście muszę powiedzieć, że spoko był ten gościu, szło się z nim dogadać. Niestety, że to był jego drugi custom-made home, czyli taki budowany według własnego projektu dom, bo on większość buduje domy na podstawie jakichś tam swoich projektów, które już ma od lat, to mimo tego rzeczywiście szedł nam na ustępstwa, dało się z nim dogadać, jedynie to z jego pracownikami był większy problem, bo oni już mieli jakiś widzimisię. On był bardziej otwarty, szło się cenowo dogadać, jakieś tam rzeczy na własną rękę kupić, także ogólnie podsumowując nie było źle, ale mieliśmy parę wtop z nim. Parę wtop teraz wychodzi, musi wrócić, ponaprawiać. No i niektórych rzeczy nie podokańczali, tak jak już powiedziałam. Tutaj oczywiście mają poprawki do zrobienia, bo fugi dali w kontraście do kafelek, gdzie my zaznaczaliśmy, że chcemy mieć wszystkie fugi w kolorze kafli, zbliżonym do koloru kafli, żeby to tak jakby jedną powierzchnię tworzyło. A tutaj jest, no jak dla mnie, jak na te kafle, zbyt duży kontrast. Mi się to bardziej podoba, jak jest to ciemniejsze. I niektórych rzeczy pozapominał. I potem wyszły rzeczy pewne, jak odebraliśmy dom. Okazało się, że na przykład obudowy włączników światła miały być szklane, a on zrobił plastikowe, czyli o wiele tańsze. No i jednak wybraliśmy szklane, bo nie mam nic przeciwko tym plastikowym, ale zdecydowaliśmy się na szklane, bo były ładniejsze. No a tu wchodzimy do domu, wszędzie są plastikowe, tylko nie w kuchni, więc to musi jeszcze skorygować. Potem było, wiecie, trudno się dokopać tego. My pamiętaliśmy, że wybraliśmy szklane. On stwierdził, że nie, więc no, było parę takich momentów właśnie tego typu, że on twierdził, że wybraliśmy coś innego, my, że co innego i teraz trzeba było szukać w tej całej papierkowości, czy gdzieś to w mailach było wspomniane, czy ktoś gdzieś to miał zapisane. A tu mamy, można powiedzieć, taką prywatną część, co jest też standardem w Australii, czyli tak zwana główna sypialnia z en suite'em, czyli z łazienką i szafą, do której się wchodzi. Kolejna część tego standardu
standardowego ensuite'a i u nas też, to jest szafa, do której można wejść. Zazwyczaj właśnie tak to wygląda. Największa taka walk-in robe w całym domu znajduje się jako część tego ensuite'a przy głównej sypialni. W ogóle ta szafa to było moje wielkie marzenie. Zawsze marzyłam o tym, żeby właśnie mieć jeden malutki pokoik na szafę, na zawieszenie wszystkich ubrań, akcesoriów, butów i tak dalej. I rzeczywiście dla całej rodzinki nam się udało to zrobić, wyselekcjonować taką przestrzeń, w której właśnie ten tak zwany nasz szaforum mógłby się znajdować. Także mega, mega się cieszę z tego pokoiku, szafy tutaj. Fajnie wszystko nam się tu mieści i dzięki temu też nasze pokoje pozostałe są większe, bo nie mamy w każdym pokoju, tak jak w standardzie w Australii jest, takiej szafy wbudowanej. Kolejny taki standard, który nie wiem, czy zauważyliście, ale my wszędzie mamy kafle, a tutaj akurat w Australii standardem jest, że kafle to się ma w tej głównej części, czyli tam, gdzie macie salon z kuchnią, natomiast w reszcie pokoi zazwyczaj są dywany. Natomiast powiem Wam szczerze, ja nie cierpię wykładzin, a przy dzieciakach to sobie możecie też wyobrazić takie wykładziny. Non-stop coś wylane, wysypane, ubrudzone, także nie dziękujemy. My zrezygnowaliśmy z tego standardu i jak niektórzy w Australii mówią, luksusu. I tu właśnie zaraz obok tej naszej sypialni jest łazienka i to jest taka prywatna łazienka. I to jest, słuchajcie, w ogóle standard w Australii, że główna sypialnia ma swoją prywatną łazienkę. To jeszcze, słuchajcie, przy okazji tej łazienki, to nam nie zrobili fug tak, jak mieli zrobić. Miały być pod kolor kafelek, natomiast zrobili białe dla kontrastu. No mi się to akurat przy tych kafelkach nie podoba i muszą wrócić i to zmienić. Poza tym, słuchajcie, ten wiatrak, wywietrznik u góry w suficie, on bardzo głośno chodzi, nawet jak nie jest włączony, a jest wietrznie na dworze, to też głośno chodzi, także też to muszą wrócić naprawić. Zobaczcie, tu jeszcze mamy wejście na balkon, który jest połączony z tym salonowym balkonem, bo ogólnie balkon mamy na całą szerokość domu. Tutaj przy okazji balkonu Wam pokażę, to jest jedyne miejsce, w którym mamy wiatraki, mimo tego, że wiatraki są standardem w Australii i każdy, kto buduje czy wynajmuje i tak dalej, ma w każdym pokoju wiatrak. U nas przynajmniej, w Queensland, nie wiem jak to jest w innych stanach, natomiast nam się to nie podoba, takie wiatraki w domu i jest to bezsensowne, jak się ma klimatyzację, tym bardziej, że taki wiatrak to naprawdę Was nie ochłodzi praktycznie w ogóle, biorąc pod uwagę te tropiki tutaj i tropikalne temperatury, więc my wiatraków praktycznie nigdy nie używaliśmy w tych domach wynajmowanych, zawsze klimatyzacja albo otwieranie okien. I tutaj też zdecydowaliśmy się nie mieć wiatraków na sufitach. Natomiast jedyne miejsce to właśnie tutaj na tym balkonie, ale też Wam powiem bez sensu, dlatego że mamy taką fajną bryzę tutaj od oceanu, że generalnie te wiatraki to nie przebijają nawet tej bryzy, więc nie wiem po co w ogóle je montowaliśmy. No, nie mieliśmy doświadczenia mieszkania nigdy w piętrowym domu i to blisko oceanu, więc z tego pewnie. Dobra, zejdziemy sobie, słuchajcie, teraz na dolne piętro, które jest ogólnie mniejsze niż ta górna powierzchnia i na dole mamy tylko garaż, siłownia albo tak zwany przeze mnie entertainment room i taka przestrzeń pod schodami, która będzie na biuro. Jeżeli chodzi o te schody, to też, słuchajcie, wtopa niesamowita, bo kazaliśmy pomalować je na czarno, a oni pomalowali je na ciemny brąz. Twierdzą, że to japoński czarny jest. Natomiast zrobili to bez konsultacji z nami, bo okazało się, że jak mieliby to pomalować na czarno, to niby musielibyśmy odrestaurowywać te schody co 5 lat, a przy czarnym japońskim co 10 lat trzeba je odrestaurowywać, więc podjęli tą decyzję za nas, żeby pójść za opcją, która jest bardziej trwała. No, mi akurat bardziej zależy na kolorze, bo ja akurat z brązów już dawno zrezygnowałam, natomiast no, podjęli decyzję za nas i teraz muszą zmieniać i naprawiać. Tu Wam pokażę szybciutko garaż, który jest olbrzymi, standardowo olbrzymi, na dwa samochody. W każdym australijskim domu jest tego typu garaż z bramą garażową, z którą jest wtopa, słuchajcie, bo, i to już wspominałam w zeszłym odcinku, w momencie projektowania zapomnieli uznać czegoś tam, jakiś rur, które miały być poprowadzone przy suficie w
garażu i potem przy montażu drzwi garażowych okazało się, że nie ma tyle miejsca w tym otworze na drzwi garażowe na ten rozmiar drzwi garażowych, więc musieli to jakoś tam przekombinować i teraz za duże drzwi garażowe są w za małej ramie, a raczej w za małym otwarciu. Jednak jest to większa przestrzeń dla wszelakiego rodzaju gadziny, żeby weszła do garażu, czyli jakieś węże, karaluchy, pająki, myszy, wiecie, no wszystko to, czego nie chcecie w domu, to Wam przez to przejdzie. Wiecie, z tymi garażami w Australii jest jeszcze zabawne to, że Australijczycy tak naprawdę w większości nie parkują swoich samochodów w garażach, tylko przed domem. I potem w takim garażu mają kanapę, telewizor, albo niektórzy sobie robią siłownię i tam po prostu mają taki swój entertainment room i sobie spędzają wolny czas. Nawet sobie robią barbecue, także zabawne to jest. No a niektórzy potem w konsekwencji przekształcają te garaże rzeczywiście na pokoje w ten sposób, że usuwają tą bramę garażową i tam wmontują takie drzwi przesuwane. Albo też, słuchajcie, wiadomo, trzymają jakieś narzędzia, kosiarki, rowery i tak dalej. Także no, śmieszna rzecz, że jako standard w każdym domu w Australii jest ten garaż, ale praktycznie nikt z niego nie korzysta jako z garażu. O, i tutaj już wchodzimy, słuchajcie, do mojego ulubionego, wymarzonego pokoju, bo od zawsze marzyłam o tym, żeby mieć taką swoją domową siłownię, a z tego powstał plan, żeby tak naprawdę zrobić siłownię entertainment room, czyli żeby zrobić takie pomieszczenie dla wszystkich członków rodziny, żeby była tam część głównie siłowniowa do ćwiczenia z jakimiś takimi, wiecie, domowymi sprzętami siłowniowymi, żebym ja tam miała swoją przestrzeń do tańczenia, bo uwielbiam tańczyć w ramach ćwiczeń i tutaj też jako w jedynym tym pokoju mamy tą szafę standardową wbudowaną, wielką, z lustrami, dlatego że właśnie, no wiecie, jak się tańczy, to się patrzy do lustra, nie? I w tej szafie też oprócz, wiadomo, jakichś sportowych ciuchów, tam jest dużo miejsca na gry. I na tym mi właśnie też zależało, żeby w tej siłowni były nasze gry, jakieś planszówki i żebyśmy mieli taką przestrzeń, która jest tam właśnie po lewej stronie do grania, jakieś takie stoliczki, możemy sobie siedzieć na macie i tam będziemy grać. No i tu też mam przestrzeń dla dzieciaków, jakaś zjeżdżalnia z trampoliną, która jest sportowa, więc to też do ćwiczeń, ale też dla dzieciaków, żeby sobie skakać. Tu ma Chloe swoją przestrzeń też, jak jest jeszcze malutka. I też mi zależało na tym, żeby w części tej siłowni była część taka jakby salonowa, więc tutaj po prawej stronie mam lampki i takie sprzęty masażowe, czyli masażery. Natomiast jeszcze nam tutaj brakuje telewizora, bo to akurat też chciałam mieć w tym pomieszczeniu. No a tam za tymi drzwiami mamy taki tarasik, który tak naprawdę jest przedłużeniem tej siłowni. Jak ktoś sobie chce poćwiczyć na zewnątrz, czy tam pograć w coś, bo taras będziemy mieli z innej strony docelowo. Tu jeszcze tak przy okazji Wam pokażę te fire alarms. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie nie, bo to na sufitach, ale właśnie praktycznie w każdym pokoju jest fire alarm, czyli alarm przeciwpożarowy. Natomiast kolejna rzecz, co się z nas śmiali, to były LEDy i oświetlenia, że tego mamy mnóstwo, że nie widzieli jeszcze w żadnym domu tyle LEDów, oświetlenia, tyle kontaktów. Ale tak naprawdę powiem Wam, że jeżeli chodzi o te oświetlenia, to ja się mega cieszę, że tego tyle mamy, bo nie dość, że te ich światła w suficie są mega ostre, że my ich w ogóle nie używamy i bazujemy na tych właśnie światełkach LEDowych, jakichś tam ozdobnych niby światełkach. Wszystko sobie to pozapalamy, to nie dość, że jest super atmosfera, to jeszcze dodatkowo fajnie to wygląda, no i jest to przyjazne, fajne dla oka. A jeżeli, słuchajcie, chodzi o te kontakty, co się z nas śmiali, że mamy tyle kontaktów, co w żadnym domu nie montowali, no to ja się akurat z tego cieszę. Dla mnie śmieszną rzeczą jest to, że w Australii standardem jest praktycznie w każdym pokoju mieć tylko jeden kontakt. No i co, to by było już wszystko. Dobrze, że Chloe była grzeczna, jak Was oprowadzałam i poopowiadałam Wam wszystko. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Ojoj, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do dawania kciuków w górę. No i na kolejny odcinek. Trzymajcie się, kochani, miłego dnia. Pa, pa.